Tytuł kursu: Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce. Moduł: Czynniki środowiskowe a zdrowie człowieka. Tytuł wideokastu: Palenie albo zdrowie. Przy kawie lubię zaciągnąć się papierosem. Zapalisz? Nie, dziękuję. Proszę, nie pal przy mnie. Wiele osób zgłasza się dziś do lekarzy z problemami układu oddechowego. Panie Aniu, czy ataki astmy się powtarzały? Odkąd poprosiłam znajomych, by nie palili w moim towarzystwie, jest znacznie lepiej. W dymie papierosowym znajduje się 4000 chemicznych substancji, które wdychane są do płuc. 40 z nich ma właściwości rakotwórcze. Palenie jest jedną z głównych przyczyn raka płuc, który zbiera śmiertelne żniwo. Palenie to także przyczyna innych nowotworów, które skracają życie człowieka. Palenie powoduje również występowanie chorób układu oddechowego, takich jak astma, gruźlica czy przewlekłe zapalenie oskrzeli. Znacząco wpływa na rozwój chorób serca i układu krążenia. Osoby przebywające wśród palaczy są w równym stopniu narażone na problemy ze zdrowiem. Rak płuc jest najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce i na świecie. Według danych z 2002 roku zachorowania na raka płuca stanowią 12,3% wszystkich nowych przypadków raka w ciągu roku. Rak płuca występuje kilka razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. W 2002 roku podawano, że rak płuca jest pierwszym pod względem umieralności z powodu chorób nowotworowych wśród mężczyzn i drugim wśród kobiet. Od połowy lat 80. ubiegłego wieku obserwuje się zahamowanie zachorowalności wśród mężczyzn. Wśród kobiet liczba zachorowań nadal rośnie. Najwięcej zachorowań na raka płuc występuje w wieku około 60-70 lat. Dym ulatniający się z papierosa jest bardziej szkodliwy niż ten, który wdychają palacze. Bierni palacze cierpią często na dolegliwości będące chorobami palaczy, takimi jak rak płuc, choroby serca, większe prawdopodobieństwo poronień, zwiększone ryzyko astmy, tendencja do depresji, infekcje płuc, infekcje ucha, alergie, nudności, bóle głowy. Teraz pani doktor jeszcze bardziej będę uważała, w jakim towarzystwie przebywam. Na pewno nie będzie to towarzystwo palaczy. Dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo. I zapraszam na wizytę kontrolną za pół roku. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.